Błogosławcie Pana, błogosławcie Pana, błogosławcie Go. Już po raz trzeci we Włocławku, uroczystość Bożego Ciała. W tym roku 7 czerwca o godzinie 20:00 tutaj w Parku Sienkiewicza, w parku przy katedrze. Duszpasterstwo ogólne Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy współpracy Urzędu Miasta we Włocławku organizuje koncert Uwielbienie. Koncert, który jest jedyną w naszym rejonie, w naszym województwie, w naszej diecezji, tak profesjonalnym wydarzeniem kulturalno-religijnym. Koncert Uwielbienie, którego honorowym patronatem jest nasz biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Merik, pan marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezydent miasta Andrzej Pałucki. Dream.
Czcimy Go. Czcimy Jezusa, czcimy Go. Czcimy Jezusa, czcimy Go. Dajmy Mu chwałę. Czcimy Jezusa, czcimy Go. Miejsce wyjątkowe, Park Sienkiewicza. Otoczenie, jak widzicie Państwo, bardzo malownicze. Natura, przyroda. Wszystko to, aby koncert uwielbienia miał wyjątkową otoczkę, wyjątkowy klimat, wyjątkową atmosferę. Po raz pierwszy w Parku Sienkiewicza. Do tej pory wszyscy ci, którzy uczestniczyli w koncercie uwielbienia, uczestniczyli na Starym Rynku. W tym roku po raz pierwszy, z racji tego, iż Stary Rynek jest w remoncie, koncert uwielbienie odbędzie się tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzie znajdujemy się, w Parku Sienkiewicza. Koncert uwielbienie jest nietypowym koncertem. Nie jest koncertem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Jest to wydarzenie kulturalno-religijne, gdzie ten wymiar religijny jest tutaj najważniejszy. Jego głównym organizatorem, gospodarzem i gościem jest Jezus Chrystus, który w Boże ciało, tę wyjątkową uroczystość dla nas chrześcijan, wychodzi na ulicę naszego miasta, dotyka wszystkich tych miejsc, gdzie na co dzień my rozwijamy swoje człowieczeństwo, gdzie na co dzień pracujemy, uczymy się i przebywamy. Uroczystość Bożego Ciała jest uroczystością, w której dziękujemy Panu Bogu za Najświętszy Sakrament, za Jezusa Eucharystycznego. Koncert uwielbienia nie jest alternatywą, nie jest czymś zastępczym dla najważniejszego wydarzenia w tym dniu, jakim jest uczestnictwo w Eucharystii i w procesji. Koncert uwielbienie ma być przedłużeniem tej radości, w której będziemy dziękować Panu Bogu za dar Jezusa Eucharystycznego. Pamiętam, żeśmy prochem, o najlepiej wie. Duszo moja Pana, wszystko to we mnie. Jego Najświętsze imię błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie. Jego Najświętsze imię błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, on oddala od nas nasze winy. Jak wysoko niebo jest. Duszo moja Pana, wszystko co we mnie.
Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Wszyscy aniołowie, wszyscy Jego ludzie, wszyscy Jego dzieła, błogosławcie Go, błogosławcie Pana, błogosławcie Pana, błogosławcie Pana, błogosławcie Go, wszyscy aniołowie, wszyscy Jego ludzie, wszystkie Jego dzieła, błogosławcie Go, błogosławcie Pana, błogosławcie Pana, błogosławcie Pana. Błogosławcie Go, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. To wyjątkowe wydarzenie, jakim jest koncert Uwielbienie, składa się z takich dwóch części. Pierwsza część jest bardzo dynamiczna. Utwory, które będą śpiewane, wykonywane, mają nas pobudzić do wielkiej radości, do tańca, do zabawy, do śpiewu. Wszystko w klimacie modlitewnym, dziękując Panu Bogu za dar Jezusa Eucharystycznego. Wszystko po to, aby otworzyć nasze serca, aby wszystkie takie blokady, które może na co dzień gdzieś włączają się, zaczynamy się wstydzić i tak dalej, jak nas odbiorą inni, wszystko po to, aby wprowadzić nas w istotę koncertu. Kiedy to biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz naszej diecezji, w bardzo uroczysty sposób, w uroczystej oprawie, pochodni, mocnej muzyce, wprowadzi Najświętszy Sakrament Jezusa Eucharystycznego na scenę naszego koncertu. I część koncertu będzie odbywał się przy Najświętszym Sakramencie. I ta część, z racji tego wyjątkowego gościa, będzie już stonowana, bardziej skoncentrowana na modlitwie, na zamyśleniu, na refleksji, poprzez usłyszaną modlitwę, usłyszane utwory, poprzez krótką katechezę, którą wygłoszą nam w czasie koncertu, będziemy zaproszeni do tego, aby zatrzymać się nieco nad swoim codziennym życiem, nad swoją codziennością, swoim człowieczeństwem, zatrzymać się w chaosie codzienności, w której coraz częściej brakuje nam czasu na zatrzymanie, paradoksalnie. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem koniec koncertu, również bardzo dynamiczny, jako finał zbierający te dwie części najważniejsze w całym koncercie. Olbrzymi chór, ponad 50 osób, a w jednym utworze nawet ponad 70, kiedy do chóru dołączy się grupa 20-osobowa, dziecięca grupa wokalna. Piotr Pałka, główny dyrygent i producent muzyczny, Sebastian Iwanowicz, również producent muzyczny, który jest odpowiedzialny za sekcję bendową. Oprócz tego orkiestra symfoniczna, harfa, cały skład muzycznych instrumentów bendowych. Wszystko po to, aby pokazać, że różność gatunków, gospel, rock, jazz, muzyka sakralna, w połączeniu w jednej fajnej aranżacji stwarza naprawdę niesamowity klimat. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, ognisko mi
sprawiedliwości, miłości skarbnicą. Skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, który chwilę mnie otrzymali. Wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Koncert Uwielbienie nie ma sprecyzowanej widowni, nie ma konkretnych adresatów, którzy byliby ograniczeni, jeśli chodzi o wiek, stan i tak dalej. Z tego względu, że w koncercie Uwielbienie może uczestniczyć każdy. Wstęp jest wolny, nie ma tutaj ograniczeń. I wszyscy ci, którzy do tej pory uczestniczyli w koncercie Uwielbienia, mogli się przekonać, że bez względu na wiek,
doświadczenie, na nasz wykonywany zawód, codzienne obowiązki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wierzący, bo przede wszystkim wymiar koncertu jest religijny, chrześcijański, ale również ci, którzy gdzieś gubią się, czy szukają Pana Boga w swoim życiu, lub może są z Nim troszeczkę pokłóceni, myślę, że znajdą tu swoje miejsce i znajdą coś dla siebie, aby pobudzić serca, umysły, aby wzbudzić również swoją wrażliwość religijną i kulturalną. Zapraszam 7 czerwca do Parku Sienkiewicza o godzinie 20:00 w uroczystość Bożego Ciała, w czwartek, dzień wolny od pracy, do udziału w tym wyjątkowym, jedynym na całe województwo kujawsko-pomorskie wydarzenie, na koncert uwielbienia. Błogosławcie Pana, błogosławcie Go. Najbliższą sobotę rozpoczyna się ogólnopolska pielgrzymka sołtysu i środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Punktem kulminacyjnym będzie niedzielna msza święta w Bazylice w Licheniu pod przewodnictwem pasterza diecezji. Również w najbliższą sobotę, Wigilię przed zesłaniem Ducha Świętego w parafii Michelinie, odbędzie się czuwanie przed niedzielą zesłania Ducha Świętego. W niedzielę o godzinie 16:00 w Bazylice Katedralnej pasterz diecezji udzieli święceń kapłańskim diakonom, którzy kończą wyższe seminarium duchowne i będą pracować w diecezji włocławskiej. 2 czerwca spotkanie młodych w Lednicy. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w tym czuwaniu, do spotkania na polach lednickich. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży i dzieci zaburzenia rozwoju Ty i Ja
oraz zespół szkół nr 3 mają zaszczyt zaprosić na koncert pod tytułem Sakrum po góralsku w wykonaniu krakowskiej artystki Agnieszki Radwan-Stefańskiej oraz kapeli Jaśka Kubika, która odbędzie się 2 czerwca 2022 roku o godzinie 18:30 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku. Wszystkich serdecznie zapraszamy. W dniu zmartwychwstania Jezus Chrystus przychodzi do swoich uczniów, zalęknionych, wystraszonych, którzy siedzą za zamkniętymi drzwiami. Wchodzi, żeby tchnąć na nich ducha. Potrzebujemy w naszym życiu, zresztą się mówi o wietrze w żaglach, potrzebujemy powiewu Ducha Świętego. Ducha, który przynosi nam różne dary, siedmiorakie dary. Jednym chyba z większych jest dar pokoju. Pan Jezus mówi, pokój wam do swoich uczniów. Potrzebujemy ducha. Często w naszym życiu jesteśmy zalatani, zabiegani. Później okazuje się, że to wszystko nie miało wiele sensu, a może nawet wcale. Jesteśmy zmęczeni. Trzeba działać z duchem Bożym. Jest jeszcze jedna ważna sprawa w tej dzisiejszej Ewangelii. Otóż Pan Jezus mówi do swoich uczniów, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dla wielu spośród nas spowiedź święta jest problemem, bo jest sięgnięciem do tego, co w nas osobiste, intymne, często też przeważnie wstydliwe. Słyszy się wiele argumentów mówiących, powinna być spowiedź powszechna, co to księdza interesują, moje grzechy. Odpowiedź znajdujemy w słowach samego Jezusa. Komu odpuścicie grzechy, są odpuszczone. Pan Jezus nam również polecił to zadanie, niełatwe i dla nas też zadanie odpuszczania grzechów. A to wszystko służy temu, żebyśmy poczuli prawdziwie Ducha Świętego, żebyśmy w życiu naszym działali z Duchem. Wtedy, nawet jeśli fizycznie będziemy zmęczeni, to wewnętrznie będziemy usatysfakcjonowani.